Dziś chciałbym podjąć się bardzo ważnego tematu dotyczącego wpływu różnych substancji na naszą gospodarkę hormonalną. Warto bowiem wiedzieć, że w przyrodzie mamy do czynienia z tak zwanymi endokrynnie czynnymi związkami, czyli substancjami chemicznymi, które mogą naśladować, blokować, nasilać lub w jeszcze inny sposób ingerować w funkcjonowanie hormonów naturalnie występujących w organizmie człowieka, co dalej może przekładać się na szereg problemów zdrowotnych. Myślę, że to zagadnienie wymaga wyjaśnienia, ponieważ niejednokrotnie obrosło ono w wiele mitów. Pierwszą grupą składników, które możemy zaliczyć do związków hormonalnie czynnych, są fitoestrogeny. Są to naturalne substancje, które pod względem budowy chemicznej przypominają estrogeny, czyli hormony płciowe typowe dla kobiet, choć również występują one w mniejszych ilościach w organizmie mężczyzn. W efekcie wspomniane fitoestrogeny mają podobne działanie do estrogenów. Mają one bowiem zdolność do łączenia się z receptorami estrogenowymi, czyli pewnymi miejscami w naszym ciele, które po połączeniu się właśnie z estrogenami lub fitoestrogenami wywołują konkretny efekt fizjologiczny. Z tego też względu powszechnie przyjęło się uważać, że fitoestrogeny mogą być szczególnie niebezpieczne dla mężczyzn, w tym mogą zaburzać gospodarkę hormonalną, co może prowadzić m.in. do ginekomastii, czyli powiększenia u nich gruczołów piersiowych i obniżenia ich płodności. Tu od razu chciałbym dodać, że fitoestrogeny występujące w żywności wykazują aktywność około 100-krotnie niższą w porównaniu do zwykłych estrogenów krążących w naszym ciele. I ta informacja może być dość kluczowa dla dalszego wyjaśnienia tego tematu. Zanim jednak omówię to zagadnienie, to jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że fitoestrogeny są bardzo cenne dla kobiet. W przypadku niedoboru estrogenów ludzkich, co ma miejsce choćby w okresie menopauzy, takie dostarczone wraz z dietą fitoestrogeny częściowo uzupełniają niedobór wspomnianych hormonów. Z kolei w sytuacji, gdy w organizmie kobiety dochodzi do niebezpiecznego nadmiaru estrogenów, co z kolei obserwujemy na przykład w przebiegu niektórych nowotworów czy endometriozy, fitoestrogeny łącząc się z receptorami częściowo wypierają czy blokują estrogeny ludzkie, które jak już powiedziałem wykazują silniejsze działanie. W efekcie fitoestrogeny osłabiają działanie estrogenów w organizmie kobiet, gdy mamy do czynienia z ich nadmiarem. Zaglądając do literatury fachowej z 2021 roku możemy się dowiedzieć, że na przykład spożywanie fitoestrogenów może w pewnym stopniu uchronić kobiety w wieku pomenopauzalnym przed rakiem piersi czy rakiem endometrium. Wróćmy jednak do mężczyzn, bo myślę, że w przypadku panów jest to kwestia bardziej dyskusyjna. Od razu też powiem, że najwięcej fitoestrogenów pod postacią izoflawonów znajduje się w soi. Mowa więc o izoflawonach sojowych. Z tego też względu na wielu stronach internetowych możemy spotkać się z przekonaniem, że soja i produkty sojowe typu tofu, miso, tempeh czy napój sojowy są wysoce szkodliwe dla mężczyzn. I teraz pokrótce chciałbym się do tego odnieść. Myślę, że najlepiej będzie to pokazać na liczbach. Zacznijmy od tego, że w krajach europejskich średnie dzienne spożycie fitoestrogenów wynosi od 1 do 4 mg. Takie dane znalazłem w publikacji naukowej z 2019 roku, przy czym również inne prace dostarczają podobnych wniosków. Wyższe spożycie fitoestrogenów obserwujemy w państwach azjatyckich, w których to soja jest bardzo popularnym produktem. Tam z kolei dobowe spożycie fitoestrogenów mieści się w przedziale od 20 do 80 mg. Jeśli zaś zagłębimy się w literaturę naukową, to na przykład obszerna analiza badań randomizowanych dowiodła, że dostarczanie izoflawonów sojowych przez mężczyzn obniża u nich ryzyko rozwoju raka prostaty i to aż o 51%. Mowa tu o ilościach rzędu od około 50 do 100 mg izoflawonów dziennie. W innej zaś publikacji jej autorzy jednoznacznie dowiedli, że dostarczanie izoflawonów w zwyczajowych ilościach nie ma wpływu na poziom testosteronu całkowitego, testosteronu wolnego czy globulin wiążących hormony płciowe. Można więc powiedzieć, że soja czy produkty na bazie soi, w tym zawarte w nich fitoestrogeny, nie mają negatywnego wpływu na gospodarkę hormonalną mężczyzn. Tego typu obserwacje zostały zresztą poczynione w wielu innych pracach naukowych. Aby zachować rzetelność materiału, muszę dodać, że to, o czym powiedziałem, nie oznacza, że soja czy obecne w niej izoflawony są zupełnie bezpieczne dla mężczyzn. Tak naprawdę decyduje o tym dawka, bowiem w literaturze fachowej możemy znaleźć przypadki mężczyzn, u których doszło m.in. do znacznego wzrostu stężenia estriadolu we krwi, czyli hormonu typowego dla kobiet, jak również do zaburzeń erekcji, obniżonego libido czy pojawienia się ginekomastii, czyli powiększenia gruczołów piersiowych.
Jednak mowa tu o sytuacji, gdy wspomniani mężczyźni spożywali około 300 mg izoflawonów sojowych dziennie, czyli od 3 do 6 razy więcej niż dawka, przy której zaobserwowano ich korzystne działanie. Od siebie dodam, że są to ilości trudne do osiągnięcia wraz z dietą, tym bardziej gdy mowa o codziennym ich spożyciu. Aby zaś mieli Państwo pewien punkt odniesienia, to podam teraz, jaka jest zawartość izoflawonów sojowych w najczęściej spożywanych produktach na bazie soi. Otóż jedna szklanka napoju sojowego to 9,5 mg izoflawonów, 100 g tofu to 24 mg, 100 g makaronu sojowego 8,5 mg, 100 g miso to z kolei 42,5 mg, zaś 100 g suchych ziaren soi zawiera 130 mg izoflawonów, przy czym standardowa jedna porcja soi to około 30 g. Aby więc zbliżyć się do alarmującej granicy 300 mg izoflawonów, musielibyśmy każdego dnia spożywać na przykład niemal 1,5 kg tofu lub wypijać ponad 3 litry napoju sojowego. Podsumowując, mogę powiedzieć, że izoflawony pochodzące z produktów sojowych nie mają negatywnego wpływu na zdrowie mężczyzn, w tym ich gospodarkę hormonalną. No chyba że ktoś będzie na diecie sojowej i będzie odżywiał się niemal tylko tym produktem, to wówczas rzeczywiście mogą pojawić się negatywne skutki, o których przed chwilą była mowa. Od siebie jeszcze dodam, że w tym filmie skupiłem się wyłącznie na omówieniu działania produktów sojowych i obecnych w nich izoflawonów na gospodarkę hormonalną kobiet i mężczyzn. Niemniej temat samej soi jest oczywiście o wiele szerszy i wymaga osobnego opracowania. Teraz chciałbym już przejść do kolejnego produktu, który również okrzyknięto produktem wręcz kastrującym mężczyzn. Taki pogląd wynika z tego, że również i nasiona lnu zawierają wspomniane fitoestrogeny. Przy czym w przypadku lnu mowa o związkach o nazwie lignany lniane. I z tego powodu wiele osób uważa, że regularne spożywanie siemienia lnianego może zaburzać gospodarkę hormonalną mężczyzn. I rzeczywiście jedno z badań naukowych pokazało, że stosowanie nasion lnu w ilości 30 g dziennie przez pół roku skutkowało obniżeniem stężenia testosteronu z 422 do 360 nanogramów na decylitr. Pozostawiając kwestię, czy to dużo, czy mało, jeśli bardziej zagłębimy się w metodologię tego doświadczenia, to okazuje się, że wspomniani mężczyźni jednocześnie stosowali dietę niskotłuszczową. I mówię o tym nie bez powodu, ponieważ to właśnie niskie spożycie tłuszczu było odpowiedzialne za taki efekt. Na potwierdzenie tego mogę przywołać wyniki opracowania naukowego z 2021 roku, które potwierdziły, że stosowanie diety niskotłuszczowej obniża stężenie testosteronu. Mało tego, najnowsza analiza badań naukowych opublikowana w 2023 roku jednoznacznie dowiodła, że spożywanie nasion lnu nie ma wpływu m.in. na stężenie testosteronu całkowitego czy poziom dehydroepiandrosteronu nazywanego hormonem młodości, który to odpowiada za produkcję testosteronu i estrogenu. Ponadto u badanych osób nie zaobserwowano zmian w poziomie globuliny wiążącej hormony płciowe, czyli białka odpowiedzialnego za transport hormonów płciowych. Te wszystkie dane, na które przed chwilą się powoływałem, jednoznacznie dowodzą, że regularne spożywanie nasion lnu w ilości np. 2 czy 3 łyżek dziennie nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę hormonalną mężczyzn. Jeśli zaś chodzi o panie, to np. przeprowadzone badania pokazały, że spożywanie nasion lnu przez kobiety w okresie pomenopauzalnym wpływa korzystnie na metabolizm estrogenów. Mówiąc bardziej fachowym językiem, produkt ten zwiększa stosunek 2-hydroksyestronu do 16-alfa-hydroksyestronu. I jak wykazali naukowcy, takie działanie może się przekładać na mniejszą zachorowalność na raka piersi, czego również dowodzą badania naukowe. Stąd w przypadku pań nie dość, że siemię lniane nie powoduje skutków ubocznych, to dodatkowo działa ochronnie. Kolejnym składnikiem na dzisiejszej liście jest bisfenol A. Jest to substancja szeroko wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu. Jest stosowana m.in. w produkcji fungicydów, niektórych klejów czy płynów hamulcowych. Ponadto bisfenol A jest wykorzystywany do powlekania wewnętrznej strony metalowych puszek, jak również jest składnikiem plastikowych pojemników do przechowywania żywności czy butelek z tworzyw sztucznych. Niekiedy znajduje się również w szamponach, perfumach czy dezodorantach. Ponadto występuje na powierzchni papieru do drukarek termicznych, stąd jest obecny na paragonach czy na wydrukach z bankomatu. Jeśli zaś chodzi jeszcze o materiały opakowaniowe, to dodam, że pewne jego ilości mogą przedostawać się z opakowań wprost do żywności. Szczególnie dzieje się to wtedy, gdy na przykład zgniatamy butelkę plastikową lub często z niej korzystamy.
Głównie mowa tu o butelkach wykonanych z poliwęglanu, zapisywanego w skrócie PC, który na butelce może występować pod cyfrą 07 umieszczoną w trójkącie symbolizującym recykling. Tego typu tworzywo stosuje się m.in. do produkcji dużych baniaków na wodę do dystrybutorów. Jednocześnie chcę uspokoić, że do produkcji wielu opakowań nie stosuje się bisfenolu A. Mowa tu o opakowaniach PET, czyli z polieterftalanu, polipropylenu w skrócie PP, czy polietylenu wysokiej gęstości, czyli HDPE. Do tego bisfenol może być obecny w różnego rodzaju konserwach sprzedawanych w puszkach. A to dlatego, że jest wykorzystywany do produkcji ich wewnętrznej powłoki, dzięki czemu ogranicza się uwalnianie aluminium z opakowania do żywności. Przeprowadzone zaś badania dowiodły, że częste spożywanie żywności puszkowanej skutkuje wzrostem stężenia bisfenolu w naszym organizmie. Dlatego w mojej ocenie dobrze, aby zbyt często nie sięgać po tego typu produkty. Mówię zaś o bisfenolu A, ponieważ wykazuje on słabą aktywność estrogenów. Z kolei w literaturze fachowej istnieje wiele przesłanek, że poprzez negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną bisfenol A może zwiększać zachorowalność na nowotwory hormonozależne, takie jak rak piersi, rak prostaty, rak jajników czy rak endometrium. Poza tym w jednym z polskich artykułów naukowych jego autorzy piszą, że narażenie na bisfenol A może zaburzać płodność, stwarzać problemy z zajściem w ciążę i obniżać jakość nasienia. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Skoro mowa o materiałach opakowaniowych, to krótko chciałbym wrócić jeszcze do standardowych butelek PET. Otóż pomimo, że nie zawierają one wspomnianego przed chwilą bisfenolu, to mogą zawierać z kolei antymon, czyli pierwiastek, który jest wykorzystywany do ich produkcji. Tu dodam, że antymon jest zaliczany do grupy metaloestrogenów, czyli metali, które mają zdolność do oddziaływania z receptorami estrogenowymi, co również może wiązać się z zaburzeniami gospodarki hormonalnej. Od siebie jeszcze dodam, że innymi metaloestrogenami są np. kadm, ołów i rtęć. Dla zachowania rzetelności materiału muszę jednak podkreślić, że wiele prac naukowych wskazuje, że poziom migracji antymonu do napoju jest dla nas bezpieczny. Jednocześnie należy jednak podkreślić, że np. podwyższona temperatura otoczenia, gdy pozostawimy butelkę w rozgrzanym samochodzie czy na blacie w kuchni, na który przez dłuższy czas padają promienie słoneczne, zwiększa uwalnianie antymonu. Ponadto większą migrację antymonu obserwujemy w napojach o niższym pH, czyli np. w napojach gazowanych. Stąd pod tym względem bezpieczniej jest spożywać wodę z plastikowych butelek niż np. wspomniane różnego rodzaju napoje gazowane. Dokładając do tego jednak fakt wymywania również mikroplastiku, to uważam, że niezbyt dobrą praktyką jest częste sięganie po wszelkie napoje z butelek plastikowych. Kolejną podejrzaną grupą związków chemicznych są ftalany. Są to substancje wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych, w tym plastikowych, ponieważ nadają im odpowiednią elastyczność. Są one wykorzystywane do produkcji np. wykładzin winylowych, odzieży przeciwdeszczowej, lakierów do włosów i paznokci, plastikowych woreczków z poliwinylu, czyli PVC, plastikowych opakowań do żywności, zabawek, a także odświeżaczy powietrza. Przygotowując się do tego materiału, dotarłem do artykułu, w którym jego autorzy wskazali, że jeśli chodzi o żywność, to ftalany mogą być obecne przede wszystkim w tackach i pojemnikach, w których jest sprzedawana żywność typu fast food. Przeprowadzone doświadczenie pokazało, że osoby regularnie sięgające po tego typu żywność miały nawet o niemal 60% wyższy poziom ftalanów w organizmie. Jako ciekawostkę powiem też, że raport Inspekcji Handlowej opublikowany w 2024 roku pokazał, że spośród przebadanych zabawek 18% z nich wykazywało nieprawidłowości pod względem zawartości ftalanów. W pojedynczych przypadkach odnotowano nawet 300-krotne przekroczenie dopuszczalnego poziomu ftalanów. Autorzy raportu wskazują, aby nie kupować nieoznakowanych zabawek. Jako konsumenci powinniśmy się upewnić, że mają one znak CE, co potwierdza, przynajmniej w teorii, że dany produkt spełnia odpowiednie wymagania unijne. Jeśli zaś chodzi o wpływ ftalanów na zdrowie, to również i one mogą powodować zaburzenia hormonalne u kobiet i mężczyzn, w tym mogą na przykład powodować obniżenie poziomu testosteronu. Ponadto w przypadku mężczyzn podejrzewa się, że długotrwałe narażenie na wysokie ilości ftalanów może skutkować również obniżeniem liczebności plemników.
Do tego w literaturze fachowej istnieją przesłanki, które wskazują, że ftalany mogą wpływać też negatywnie na funkcje reprodukcyjne kobiet i sprzyjać rozwojowi np. zespołu policystycznych jajników, czyli PCOS, zwiększać ryzyko zachorowania na endometriozę, czy ogólnie zaburzać pracę jajników i macicy. Poza składnikami, o których dotychczas powiedziałem, warto wiedzieć, że w naszym otoczeniu istnieje niestety o wiele więcej związków, które zaburzają naszą gospodarkę hormonalną poprzez działanie naśladujące hormony płciowe. Do takich składników zaliczamy również dioksyny, polichlorowane bifenyle, a także teflon, który jest wykorzystywany do produkcji powłok naczyń kuchennych oraz odzieży typu Gore-Tex o właściwościach wodoodpornych i wiatroszczelnych. Korzystając ze sposobności, krótko tylko jeszcze powiem, że w kontekście odżywiania możemy wymienić kilka składników, które mogą doprowadzić do zaburzenia gospodarki hormonalnej. Przy czym nie mam tu na myśli omawianej wcześniej aktywności imitującej estrogeny, tylko mowa o innych mechanizmach działania. Bazując na literaturze fachowej, mogę powiedzieć, że do obniżenia poziomu testosteronu i globuliny wiążącej hormony płciowe u mężczyzn może doprowadzić dieta obfitująca w cukier, w tym m.in. częste sięganie po napoje słodzone. W przypadku zaś kobiet nadmiar cukru w diecie może doprowadzić do niekorzystnego wzrostu stężenia wolnego testosteronu i nieznacznego zwiększenia ryzyka rozwoju hiperandrogenizmu, który zwykle objawia się zaburzeniami miesiączkowania, nadmiernym owłosieniem czy wypadaniem włosów. Warto też przywołać tu Lukrecję. Otóż badanie przeprowadzone z udziałem mężczyzn pokazało, że długotrwałe stosowanie lukrecji czy spożywanie jej w postaci produktów spożywczych wiąże się z niekorzystnym obniżeniem poziomu testosteronu całkowitego oraz testosteronu wolnego. Z kolei u kobiet lukrecja również obniża stężenie testosteronu, przy czym u pań jest to działanie pożądane i naukowcy nawet sugerują, że roślina ta może być stosowana jako uzupełnienie terapii zespołu policystycznych jajników czy hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia w okolicach typowo męskich. Jeśli zaś interesuje Państwa szerzej temat związany z gospodarką hormonalną, to zapraszam do obejrzenia jeszcze materiału, w którym opowiadam o tym, w jaki sposób możemy zadbać o nasze hormony młodości. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.